W tym filmie chciałbym pokazać wam, że jeżeli zaczniemy od narysowania dowolnego trójkąta, na przykład takiego jak ten, to zawsze możemy potraktować go jak trójkąt powstały z połączenia środków boków większego trójkąta i narysować ten większy trójkąt, albo inaczej mówiąc skonstruować. Jeżeli tak, to te wierzchołki będą środkami boków większego trójkąta. Chcę wam pokazać, że taka konstrukcja jest zawsze możliwa. Bez względu na to, jaki jest ten trójkąt, od którego zaczynamy. Ten, który ma być tym mniejszym w środku. Żeby to zrobić, narysujmy prostą, przechodzącą przez ten punkt i równoległą do tej prostej. Ta prosta i ta prosta są równoległe. I od razu możemy powiedzieć coś ciekawego na temat kątów. Jeżeli tę prostą, na której leży ten bok, uznamy za przecinającą te dwie proste równoległe, czyli sieczną, albo przecinającą tę prostą i ten odcinek, to wiemy, że kąty na przemian ległe są równe, czyli ten kąt i ten kąt są przystające. Na tej samej zasadzie wiemy, że ten kąt i ten kąt również są przystające. Zróbmy teraz to samo dla pozostałych dwóch boków. Narysujmy prostą, która jest równoległa do tego boku trójkąta i jednocześnie przechodzi przez ten punkt. Czyli ta prosta i ten odcinek są równoległe. Zawsze możemy narysować prostą równoległą do innej prostej i przechodzącą przez punkt nie leżący na tej prostej. Znowu skorzystamy z własności kątów naprzemianległych wewnętrznych. Dla tego kąta kątem naprzemianległym wewnętrznym jest ten kąt. I możemy też zaznaczyć kąt odpowiadający temu niebieskiemu, to będzie ten kąt. I jeszcze raz narysujmy prostą, równoległą, tym razem do tego boku i przechodzącą przez ten wierzchołek, przez wierzchołek, który leży naprzeciwko boku, do którego prosta ma być równoległa. Pamiętajcie, że narysowanie takiej prostej zawsze jest możliwe. Ten bok i ta prosta są równoległe. No i zobaczmy, co się stało z kątami. Znowu możemy tę zieloną prostą potraktować jako sieczną, czyli przecinającą dwie żółte proste. Wtedy dla tego kąta ten kąt będzie kątem odpowiadającym. Jeżeli popatrzymy na tę samą zieloną prostą, jak na sieczną dla tych dwóch fioletowych prostych, to ten kąt i ten kąt są kątami odpowiadającymi. Jeżeli górną fioletową prostą uznamy za sieczną dwóch żółtych prostych, to ten kąt i ten kąt są kątami odpowiadającymi. I jeżeli teraz znowu popatrzymy na żółtą prostą, jak na sieczną dwóch fioletowych, to ten kąt jest kątem odpowiadającym dla tego kąta. I jeżeli ta sama prosta jest sieczną dla dwóch zielonych prostych, to dla tego kąta kątem odpowiadającym jest ten kąt. No i właśnie pokazaliśmy, że zaczynając od tego trójkąta, tego wewnątrz i konstruując proste równoległe do jego boków i przechodzące przez Przeciwległe wierzchołki, możemy skonstruować cztery trójkąty, które na pewno są do siebie podobne. Wiemy, że muszą być trójkątami podobnymi, bo mają takie same kąty. Żeby trójkąty były podobne, muszą mieć dwa kąty przystające, a te wszystkie cztery trójkąty mają wszystkie trzy kąty dokładnie takie same. Poza tym, możemy pokazać, że wszystkie te cztery trójkąty są nie tylko podobne, ale są także przystające. Na przykład ten żółty bok leży w trójkącie wewnętrznym pomiędzy kątem pomarańczowym a kątem zielonym. W tym lewym trójkącie również jest to bok pomiędzy kątem pomarańczowym a kątem zielonym. Zatem, na podstawie cechy przystawania trójkątów kąt, bok, kąt, możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające. Zielony bok w wewnętrznym trójkącie leży pomiędzy kątem pomarańczowym a kątem niebieskim, i w tym prawym trójkącie również leży pomiędzy kątem pomarańczowym i kątem niebieskim. I znowu, na podstawie cechy przystawania trójkątów kąt, bok, kąt, możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty również są przystające. Ten prawy trójkąt jest przystający do środkowego, a środkowy jest przystający do lewego, czyli wszystkie te trzy trójkąty są przystające. Rozumując dokładnie w ten sam sposób, możemy udowodnić, że środkowy trójkąt jest przystający do trójkąta dolnego. Niebieski kąt, fioletowy bok, zielony kąt. I tu tak samo: niebieski kąt, fioletowy bok, zielony kąt. Te dwa trójkąty również są do siebie przystające. No i w takim razie wszystkie cztery małe trójkąty są przystające, i w takim razie odpowiednie boki każdego z nich. Są również do siebie przystające. Czyli, jeżeli spojrzymy na ten górny prawy trójkąt, to jego bok, pomiędzy niebieskim a zielonym kątem, musi być równy temu bokowi, pomiędzy niebieskim i zielonym kątem. Ten bok, pomiędzy niebieskim i zielonym kątem, również musi mieć taką samą długość. No i widać na tej podstawie, że ten punkt, nazwijmy go A, leży w środku, pomiędzy punktem B i punktem C, czyli punkt A jest środkiem odcinka BC. Oznacza to, że skonstruowaliśmy bok BC dokładnie tak, jak chcieliśmy. Przyjrzyjmy się pozostałym bokom. Ten zielony bok to bok pomiędzy kątem niebieskim i kątem pomarańczowym we wszystkich trójkątach. W lewym trójkącie również mamy bok pomiędzy kątem niebieskim i kątem pomarańczowym. Musi mieć taką samą długość. I tutaj pomiędzy kątem niebieskim i kątem pomarańczowym również ta sama długość. Na lewym boku dużego trójkąta tak samo. Ta długość jest taka sama jak ta długość. Czyli, jeżeli ten punkt nazwiemy D, tutaj punkt E, to D jest środkiem odcinka BE. I na koniec bok żółty pomiędzy kątami zielonym i pomarańczowym. Od wierzchołka C pomiędzy kątami zielonym i pomarańczowym. Ta sama długość i tutaj pomiędzy kątami zielonym i pomarańczowym. Też ta sama długość. Wszystkie te boki są przystające, czyli mają taką samą długość. Nazwijmy ten punkt F. F jest środkiem boku CE. No i udowodniliśmy to, co chcieliśmy udowodnić: że jeżeli zaczniemy od dowolnego trójkąta, takiego jak trójkąt ADF, to możemy skonstruować trójkąt BCE taki, że trójkąt ADF jest dla niego trójkątem powstałym z połączenia środków boków oznacza to, że wierzchołki trójkąta ADF są środkami boków trójkąta BCE. Możecie powiedzieć, że jest to może interesujące, ale po co właściwie o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że możemy ten fakt wykorzystać do udowodnienia, że proste zawierające wysokości dowolnego trójkąta przecinają się w jednym punkcie. Narysujmy sobie najpierw te wysokości. Z wierzchołka A do przeciwległego boku pod kątem prostym, z wierzchołka D do przeciwległego boku pod kątem prostym i z wierzchołka F do przeciwległego boku pod kątem prostym. Od początku w tym filmie chodziło o to, żeby udowodnić, że w dowolnym trójkącie trzy proste zawierające jego wysokości przecinają się w jednym punkcie. Przyjrzyjmy się, jak te wysokości leżą względem boków dużego trójkąta. Najpierw żółta wysokość. Pamiętajcie, że żółte boki dużego i małego trójkąta są równoległe, czyli jeżeli tu jest kąt prosty, to tu też jest kąt prosty. To są kąty naprzemianległe wewnętrzne. Czyli żółta wysokość jest prostopadła do boku CE i dzieli go na połowy, bo F jest środkiem boku CE. Czyli żółta wysokość małego środkowego trójkąta jest również symetralną odcinka CE, boku dużego trójkąta BCE. I możemy to samo zrobić dla każdej z tych trzech wysokości. Jeżeli ten zielony kąt to kąt prosty, to ten kąt również jest kątem prostym, bo AF. Jest równoległa do BE, czyli to są kąty naprzemianległe wewnętrzne, mają równe miary. Czyli znowu, zielona wysokość małego wewnętrznego trójkąta jest również symetralną odcinka BE, czyli boku dużego trójkąta, bo przechodzi przez punkt D, który leży w połowie odcinka BE. I to samo dla wysokości fioletowej przecina bok BC w połowie i jest do niego prostopadła. Podsumowując, jeżeli narysujemy dowolny trójkąt, to trzy proste zawierające jego wysokości przecinają się w jednym punkcie. Jest tak, ponieważ dla dowolnego trójkąta możemy skonstruować większy trójkąt, tak żeby boki tego mniejszego były odcinkami łączącymi środki boków tego większego i wysokości mniejszego trójkąta będą jednocześnie symetralnymi boków większego trójkąta. A wiemy już z poprzednich filmów, że symetralne boków każdego trójkąta przecinają się w jednym punkcie. Na koniec jeszcze krótki komentarz. Czasami można usłyszeć, że wysokości dowolnego trójkąta przecinają się w jednym punkcie. To nie zawsze jest prawda. Jeżeli usłyszycie takie zdanie, to pamiętajcie, że jest to uproszczenie językowe pewien skrót myślowy, żeby było śmieszniej, to nie tylko Polacy tak mówią. Potocznie tak się czasami mówi, ale wysokość to odcinek. Albo długość tego odcinka. Natomiast w trójkącie wysokości mogą się przecinać, ale nie muszą. W trójkącie rozwartokątnym nie ma szans, żeby wysokości się przecięły. Poprawnie sformułowane twierdzenie o wysokościach trójkąta brzmi tak: proste zawierające wysokości dowolnego trójkąta przecinają się w jednym punkcie. Nie wysokości trójkąta, tylko proste zawierające wysokości. Do zobaczenia w następnym filmie.